Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jaką rolę w życiu małżeństwa odgrywa wino? Czyli kilka słów o Kanie Galilejskiej, a na zakończenie kilka słów o tym, jak nie należy pokazywać, promować, prezentować duchowości małżeńskiej, czyli kilka słów o domowym kościele. Zapraszam. Muszę przyznać, że byłem pozytywnie zaskoczony tym, jak wiele osób zareagowało na moje pytanie, moją prośbę, że jeśli ktoś jest zainteresowany osobnym materiałem o Kanie Galilejskiej, to żeby poprosił o ten materiał w komentarzu. Tych komentarzy faktycznie było tak przynajmniej kilkanaście pod kilkoma różnymi innymi filmami, a więc czuję się zobowiązany, żeby faktycznie coś na ten temat powiedzieć. Jest to takie słodkie brzemię, słodkie jarzmo, bo bardzo lubię ten fragment, dlatego też bardzo chętnie kilka słów na jego temat powiem. Otwieram sobie Pismo Święte, to znaczy w wersji elektronicznej. Będę tutaj korzystał z tłumaczenia, to jest piąte wydanie Biblii Tysiąclecia. Czasami pytacie mnie, z jakiego tłumaczenia najlepiej korzystać. Najlepiej nie korzystać z żadnego tłumaczenia, to znaczy trzeba mieć świadomość, że jak mówili Rzymianie, no tak Rzymianie trochę w cudzysłowie, ale powiedzmy łacinnicy mówili, traditor est tradutor. Tłumacz jest zdrajcą. Naturalnie tłumacz zawsze musi trochę użyć słów innych, bo słowa w różnych językach nie pokrywają się. Zawsze musi trochę interpretować. Zawsze dojdzie tutaj faktycznie do pewnego przekręcenia sensu. Czytam z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 2. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: nie mają wina. I już tutaj w tym pierwszym zdaniu, mniej więcej w pierwszych zdaniach, mam wiele do powiedzenia. Najpierw bardzo dobrze postąpili ci małżonkowie, nowożeńcy, że zaprosili Najświętszą Maryję Pannę i Pana Jezusa na to wesele. Pan Jezus przychodzi razem z uczniami, co myślę, że jednak ma znaczenie w kontekście tego wesela, no bo przychodzi nagle 12 uczniów Pana Jezusa. Niektórzy złośliwi twierdzą, że to przez 12 apostołów zabrakło tak szybko wina na tym weselu, ale to jest niepotwierdzona ewangelicznie teoria, jest to tylko i wyłącznie spekulacja, choć również całkiem wykluczyć jej nie możemy, zwłaszcza, że zakończenie tego rozdziału będzie brzmiało po tym cudownym rozmnożeniu wina, że uczniowie uwierzyli w Pana Jezusa, widząc ten znak, a więc zrobiło to na nich najwyraźniej wielkie wrażenie. Mogłaby być to lekka sugestia, że w jakiś sposób szczególnie docenili ten cud. Jeśli byliby sami winni tego, że tego wina zabrakło, faktycznie byliby predysponowani do tego, żeby ten cud szczególnie docenić. To trochę tak z przymrużeniem oka, ale jednak nie jest to, ta teoria nie jest całkowicie pozbawiona jakichś takich korzeni, źródeł w samym tekście Pisma Świętego. A więc co oczywiste, dobrze, że małżonkowie, nowożeńcy zapraszają Pana Jezusa i Najświętszą Maryję Pannę. Najświętsza Maryja Panna najwyraźniej na tym weselu nie schowała się gdzieś w kącie i nie odmawiała różańca. Oczywiście jest to anachronizm. Dobrze wiemy, że różańca odmawiać nie mogła, ale nie schowała się gdzieś w ogródku i nie odmawiała sobie w cichości psalmów, tylko najwyraźniej bardzo czujnie w tym weselu uczestniczyła. Ona dostrzega, że skończyło się to wino, dostrzega, że jest pewien problem, a więc już tutaj daje nam pewien przykład. W ogóle w tej scenie Matka Boża będzie dla nas bardzo pięknym przykładem i tutaj padną też te słowa, które możemy nazwać Ewangelią Maryi, takim streszczeniem całego przekazu, który jest nam dany od Najświętszej Maryi Panny. Ale wszystko po kolei. Matka Boża dostrzega, że nie mają wina.
Piękny przykład modlitwy. Tego, co należy zrobić, gdy widzimy, że jest jakiś problem. Najpierw powinniśmy być czujni, jak Matka Boża. Powinniśmy dostrzec, kiedy kończy się alkohol. Przepraszam za te uwagi z przymrużeniem oka, ale jednak no, Matka Boża była czujna i dostrzegła, kiedy kończy się alkohol i postanowiła coś z tym zrobić. Świadomie trochę tutaj w tą stronę idę, bo też domowy kościół, o którym będę mówił w drugiej części tego materiału, jest jednym z takich typowych przejawów posoborowego polskiego kościoła, który ma niezdrowe, można by powiedzieć, postpijackie podejście do alkoholu. Postpijackie, czyli po tym, jak mieliśmy w Polsce faktycznie w wieku XIX i XX jeszcze problemy, znaczące problemy z alkoholizmem, faktycznie kościół w Polsce może łatwo po walce z alkoholizmem mieć takie tendencje antyalkoholowe, tendencje przesadne, niepotrzebnie atakujące, również zupełnie zdrowe przejawy, powiedzmy, życia kulturalno-towarzyskiego. Dlatego, czego przejawem są na przykład przysięgi wymagane przed pierwszą komunią. Nie wiem, czy do dzisiaj są one wymagane. Ja pamiętam, że taką przysięgę jako młody chłopak składałem. Domaganie się takiej przysięgi jako warunku przystąpienia do pierwszej komunii świętej jest bezbożne. To jest grzeszne. To jest po prostu nie do wyobrażenia. Można w jakiś sposób taką przysięgę, można ją przedstawiać, powiedzmy tak, osobom, nie wiem, kiedy byłoby to racjonalne, 14-15-letnim, w pewnym momencie i w tym wieku te dzieci, powiedzmy, są już trochę bardziej świadomi, młodzi ludzie są bardziej świadomi, są w stanie sensownie to ocenić, czy chcą faktycznie złożyć taką przysięgę. Szczególnie jeśli mielibyśmy społeczeństwo z problemem alkoholowym, mogłoby to mieć jakiś sens. Nigdy nie ma to sensu zobowiązywanie małego dziecka w wieku 7-8 lat do tego, żeby składało przysięgę na 10 lat. Przysięgę przed Bogiem, tak, składaną, wymagamy praktycznie jako warunek pierwszej komunii. Kościół w Polsce wymagał przez wiele lat od takiego małego dziecka, które nie rozumie w ogóle za bardzo, co to oznacza. Nie potrafi tej przestrzeni czasowej też sensownie ocenić, bo samo żyje 8 lat. Także ten czas przekracza w ogóle ten czas życia tego człowieka w tym momencie. No i oczywiście wiemy, no po prostu dziecko w wieku 8 lat nie myśli w ogóle abstrakcyjnie, tak, to żeby pojąć taką ideę, takiej przysięgi, tego czasu, który tutaj jest do zrobienia, to jest w ogóle poza jego horyzontem. Na tyle, oczywiście, że rozumie jako tako, o co chodzi, ale to jest za mały stopień zrozumienia, żeby móc tego sensownie wymagać. A więc to jest taki przejaw takiej, powiedzmy, duchowości i kultury postpijackiej, relikt czasów walki z alkoholizmem i dlatego świadomie tutaj trochę z przymrużeniem oka będę podkreślał te elementy związane z alkoholem w Kanie Galilejskiej, bo najwyraźniej Pan Bóg nie boi się korzystać z takiego obrazu, korzystać z tego symbolu. To są rzeczywiste wydarzenia, ale mają oczywiście również przekaz symboliczny. I to warto podkreślać po to, żeby zachować zdrowy rozsądek i nie wpadać od jednej skrajności w drugą. Swoją drogą trochę też podobną rolę, można powiedzieć, pełni pieśń nad pieśniami, Księga Natchniona, Księga Pisma Świętego w kontekście przyzwoitości. Tak, w takich czasach purytańskich, to dotyczy bardziej kultury protestanckiej, ale jak najbardziej również jest widoczne w społeczeństwach katolickich. Często można się spotkać z takimi osobami, które uważają, że taka zewnętrzna przyzwoitość w strojach na przykład jest po prostu najważniejsza. Że praktycznie nie ma grzechów poważniejszych niż właśnie jakieś zaniedbania w kwestiach przyzwoitości strojów, czy ewentualnie tańców, jakichś takich relacji damsko-męskich. Te rzeczy mają swoją wagę, ale przede wszystkim ze strony protestanckiej faktycznie przyszło takie przesilenie stawiające na te kwestie związane z przyzwoitością w wieku XIX raczej, stawiające, kładące na nią taki nacisk, że właśnie pojawiały się nawet tezy, że grzech pierworodny był grzechem przeciwko czystości, co w ogóle nie ma umocowania w tekście objawionym i w ogóle nie ma sensu tak z punktu widzenia teologicznego, ale takie myśli się pojawiały i w niektórych takich w cudzysłowie
cudzysłowie pobożnych, prywatnych objawieniach, to właśnie tak będzie przedstawione. Jeśli ktoś ma takie tendencje, takie hiperprzyzwoite tendencje, to zachęcam do tego, żeby przeczytał sobie Pieśń nad Pieśniami, pamiętając, że to jest Słowo Boże. I samo to się wyjaśni. Proszę przeczytać. Krótka księga, 8 rozdziałów, jeśli dobrze pamiętam, poezja, więc bardzo szybko się to czyta. A więc Kana Galilejska i Pieśń nad Pieśniami, od Trutka na jansenizm i taki, powiedzmy, protestancki purytanizm. Mówię już dobrych kilka minut, a jeszcze nie skomentowałem tego pierwszego krótkiego fragmentu, a więc będzie to chyba długi materiał. Nie przedłużam i idę dalej. Matka Boża pięknie przedstawia ten problem. Wzór modlitwy. Matka Boża jest tutaj doskonałym wzorem modlitwy. Ona nie przychodzi do Pana Jezusa i nie zaczyna mu mówić, co on ma robić, jak to my mamy tendencję, żeby Panu Jezusowi mówić: Panie Jezu, trzeba tutaj szybko pomóc, tutaj heretyk na tronie Piotrowym, albo coś w tym stylu, albo ci zrobili to i to, co oni robią z naszą ojczyzną. Panie Jezu, tutaj tych trzeba gromem strzelić, tutaj tych trzeba coś tam, a tutaj napraw to i to i to. Chyba nierzadko nasze modlitwy, tu trochę tak hiperbolizując, ale jednak chyba nierzadko idą trochę w tą stronę, że my Panu Jezusowi mówimy, co należy zrobić, jakie zło w świecie należy zlikwidować, bo my przecież wiemy, wiadomo, tak? Mamy nasze doświadczenie życiowe, tam niezależnie od tego, czy to jest 15, 30, 50 czy 80 lat, mamy nasze doświadczenie i myślimy, że wszechmogącemu Bogu, wobec tego czystego aktu Bożej Wszechmocy, to my mamy mu powiedzieć, co trzeba zrobić, bo przecież to mógłby nie zauważyć, prawda? Wiadomo. Matka Boża nie tak rozmawia ze swoim boskim synem. Przychodzi i mówi: wina nie mają. Przedstawia mu po prostu problem. I oczywiście, że Pan Jezus doskonale to wie, to znaczy jako wszechmocny, wszechwiedzący Bóg jak najbardziej to wie, chociaż na ile jego ludzka natura korzysta z Bożej Wszechmocy, na pewno nie cały czas w stopniu takim pełnym, bo Pan Jezus sam mówi o końcu świata na przykład, że tej godziny nie zna, bo ma oczywiście ludzką duszę z ludzkim rozumem, a więc i ten ludzki rozum nie musi korzystać z Bożej Wszechwiedzy, bo oczywiście Pan Jezus unia hipostatyczna, prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek. Jeśli kogoś to intryguje, frapuje, interesuje, odsyłam do materiału, jak on się nazywał? Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Już stary materiał sprzed przynajmniej 2 lat. Jeśli nie zapomnę, to podlinkuję, a jeśli kogoś będzie interesowało i zapomnę podlinkować, to piszcie w komentarzu, to wtedy pewnie podlinkuję. Matka Boża w każdym razie przychodzi i po prostu mówi: wina nie mają. Uczmy się. Przyjdźmy i my w ten sposób do Pana Jezusa i mówmy mu o naszych potrzebach. Oczywiście, że On doskonale wie, czego my potrzebujemy, ale my wtedy odnosimy te nasze trudności, bolączki, problemy właśnie do Pana Jezusa. To dla nas przede wszystkim jest potrzebne, żebyśmy my dostrzegli, zrozumieli, że Pan Bóg to wszystko widzi, że ten kochający Ojciec zajmie się tym w ten czy w inny sposób, czy to pozwalając, czy to usuwając to z naszej drogi, czy pozwalając nam z tym walczyć, ale dając nam siłę do tego, żeby sobie z tym poradzić. On będzie wiedział lepiej, jak, co trzeba zrobić, w jaki sposób nas wesprzeć, tak żebyśmy wyszli z tego faktycznie zwycięzcy i z maksymalnym zyskiem. On to będzie wiedział. Matka Boża uczy nas tego, przedstawia po prostu sprawę. Piękna sprawa. Teraz czytamy dalej odpowiedź Pana Jezusa. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Ten fragment często tłumaczony jest też trochę inaczej, ale to tłumaczenie jest dosyć dobre. Czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy co jest pomiędzy mną a tobą, niewiasto? Tak również można by to przetłumaczyć. Ten zwrot pojawia się w Piśmie Świętym kilka razy, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie nie jakoś bardzo dużo, ale też nie to, że 1 czy 2 razy. I za każdym razem oznacza jednak pewien dystans. To znaczy, oznacza z jednej strony dystans wobec czegoś, co się dzieje, to znaczy albo coś w stylu to nie nasza sprawa, albo coś w stylu co jest między nami.
A więc dwie możliwości interpretacyjne, czasami też w jakimś stopniu połączone. Co nam do tego może to oznaczać, ale również dlaczego ty w ogóle do mnie mówisz? To można by zinterpretować również w taki tutaj, to była znowu pewna hiperbola, ale również można by zinterpretować to w ten sposób. A więc wydaje się to jednak przynajmniej po części w jakiś sposób takie odtrącające wobec Matki Bożej. I zdarza się, że protestanci, którzy akurat tego fragmentu raczej nie lubią, bo ci bardziej radykalni protestanci faktycznie to w ogóle to wszystko jest dla nich jakieś takie nieszczególnie istotne, znaczy właściwe, a ci protestanci liberalni, oni raczej nie dyskutują, bo są zajęci swoimi światowymi sprawami i raczej oni na katolików za bardzo nie naskakują. To są raczej ci bardziej, powiedzmy, fundamentaliści wśród protestantów, którzy jakoś tam atakują i oni raczej tego fragmentu nie lubią, ale może się zdarzyć. Może się zdarzyć, że właśnie to przedstawią, że o, Pan Jezus tutaj mówi, co to w ogóle jest między nami. Nie jest to do końca, nie są to takie słowa, ale jednak w jakiś sposób mogą one faktycznie taki dystans wyrażać. Czy faktycznie ten dystans wyrażają? W pewnym sensie tak, ale jednocześnie wskazują na zupełnie nową, wielką, wspaniałą, wyjątkową relację Pana Jezusa z Matką Bożą. A więc, cóż jest mi i tobie, niewiasto? Tak to dosłownie mniej więcej brzmi. Cóż jest mi i tobie? Widzimy, że jest tutaj pewne właśnie takie niedopowiedzenie. Czy to oznacza, cóż jest mi i tobie do tej sprawy, niewiasto? Czy cóż jest między mną a tobą, niewiasto? Dlaczego to zdanie jest tak piękne i bez wątpienia jest jednym z moich ulubionych w ogóle w Ewangelii Janowej, a być może w ogóle w Nowym Testamencie? Pan Jezus, zwracając się do Matki Bożej, niewiasto, w jakiś sposób nie traktuje jej tutaj jak swoją matkę. Jakby ten aspekt, można powiedzieć, że zostaje w jakiś sposób w cieniu. Fascynujące. Dlaczego? Jak to możliwe? Czy to jakiś brak szacunku wobec Matki Bożej? Ano nie, jeśli rozważymy, co tam dokładnie zostaje powiedziane. Dlaczego? Pan Jezus mówi, jeszcze nie nadeszła godzina moja, a więc sam stwarza bardzo wyraźne połączenie do innej sceny z Ewangelii, do przyszłego wydarzenia z jego życia. Jego godzina, to jest oczywiste w kontekście Ewangelii, Pan Jezus zawsze, gdy mówi o swojej godzinie, ma na myśli swoją mękę krzyżową. A więc już tutaj Pan Jezus stwarza to bardzo, bardzo piękne połączenie, bardzo fascynujące połączenie pomiędzy małżeństwem a jego męką krzyżową. Będziemy widzieli, że to połączenie będzie kluczowe dla sakramentu małżeństwa. Zobaczymy to sobie w liście świętego Pawła do Efezjan, że właśnie małżeństwo jest tym sakramentum magnum, jest tą wielką tajemnicą w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła, bo jego godzina to są jego gody weselne. Jak ojcowie Kościoła praktycznie jednomyślnie interpretują, Chrystus w tym momencie, w którym zostaje przebity jego bok, gdy on wisi na krzyżu, jest jak nowy Adam, który zasypia, jak wcześniej przy stworzeniu Ewy Adam zostaje wpuszczony na niego ten głęboki sen. Na tym nowym drzewie życia rozwieszony Adam zasypia snem śmierci, jego bok zostaje przebity włócznią i z jego boku wychodzi nowa Ewa, wychodzi Kościół Święty, wychodzi oblubienica Chrystusa, która będzie tą matką dla wszystkich żyjących w tym porządku nadprzyrodzonym. To są jego gody weselne, kiedy to w tym momencie odkupienia jego oblubienica zostanie oczyszczona, przygotowana i zaślubiona jednocześnie. A więc do tego odnosi, do tej wielkiej tajemnicy, do swoich godów weselnych Chrystus odnosi te gody w sposób taki dosyć konfuzyjny jeszcze, dosyć tajemniczy, ale jednak widzimy tutaj, że Pan Jezus sam stwarza pewną nić pomiędzy jednym wydarzeniem a drugim. I jak spojrzymy właśnie na tą scenę później, gdy Pan Jezus umiera na krzyżu, to nagle stwierdzimy z przerażeniem, jeśli jesteśmy protestantami, i z zachwytem, jeśli jesteśmy katolikami, że Pan Jezus znowu, wisząc na krzyżu, właśnie w tej scenie, w tej swojej godzinie, zwróci się do Matki Bożej tym samym słowem. Niewiasto, oto syn twój. Synu, oto matka twoja.
Pan Jezus w tym momencie, kojarzymy, że w tym momencie w Kanie Galilejskiej mówi do Matki Bożej: cóż jest mi i Tobie, niewiasto, jeszcze moja godzina nie nadeszła. Później, gdy nadejdzie, powie do niej to samo: niewiasto. Fascynujące, czy Matka Boża kojarzy w tym momencie te słowa? Trudno powiedzieć, zalana tym cierpieniem, czy faktycznie to rozumie, ale my możemy z perspektywy właśnie jakby czasu tych dwóch scen dostrzec to głębokie połączenie. Niewiasto, oto syn Twój. Oto syn Twój. To przekazanie znowu tak piękne, tajemnicze na swój sposób, ale jednak wyraźne, że Matka Boża dostaje świętego Jana jako swojego syna. Już ojcowie Kościoła dostrzegają tutaj to przekazanie pod opiekę Matki Bożej. Chociaż tutaj jakby w sensie takim praktycznym ta opieka jest odwrotna. To Jan ma się opiekować Matką Bożą, co też wskazuje na to, że Matka Boża oczywiście innych dzieci nie miała, bo wtedy naturalnie ten obowiązek opieki nad nią spadłby na jej dzieci, skoro Jan musi się nią zająć, i czytamy, że tak się też dzieje. Od tej pory uczeń wziął ją do siebie. To wskazuje na to, że innych dzieci oczywiście Matka Boża nie posiadała. Ale to akurat ten aspekt nie jest najważniejszy, tylko dlatego, że mówiłem wcześniej o protestantach, to tutaj też do tego nawiązuje. W każdym razie Matka Boża w tym momencie, w którym dostaje Jana jako swojego syna, którego możemy przecież tutaj postrzegać jako takiego reprezentanta ludzkości, jako tego, który symbolizuje nie tylko apostołów, ale w ogóle wszystkich wierzących, którzy zostają odkupieni i którzy dostają tą niewiastę jako matkę. W ten sposób, interpretując te słowa, to przekazanie Jana Matce Bożej, Matka Boża będzie w tym momencie reprezentowała Kościół. Będzie w tym momencie jako ta nowa Ewa. Będzie tą matką wszystkich żyjących. I tutaj pięknie zlewa się Matka Boża jako ta nowa Ewa z Kościołem, który właśnie wychodzi z boku Chrystusowego. No i właśnie w obliczu tej wielkiej tajemnicy, w obliczu tego przejścia od Matki Bożej do nowej Ewy, którą Matka Boża ma zostać, właśnie w tym momencie padają te słowa: niewiasto, oto syn Twój. Ta wielka tajemnica jest również zarysowana w Księdze Rodzaju i w Księdze Apokalipsy. O tych scenach mówiłem i o tym połączeniu tych wszystkich scen mówiłem w moim materiale Matko, daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. Pamiętamy, że w Księdze Rodzaju mamy tą nieprzyjaźń. Bóg mówi do węża: nieprzyjaźń wprowadzam pomiędzy Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono lub ona, to jest w języku hebrajskim i jedno i drugie możliwe, zmiażdży ci głowę, a ty będziesz czyhał, czy zmiażdżysz mu piętę. I później Księga Apokalipsy ponownie. Niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod jej stopami. A na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Jest brzemienna i rodzi tego, który będzie pasł narody rózgą żelazną. Zły duch próbuje najpierw pożreć dziecię, później próbuje jej dosięgnąć. Nie udaje mu się w ogóle dosięgnąć tejże niewiasty. Zostaje uchroniona przed Pana Boga, przez Pana Boga, przed jakimkolwiek wpływem złego ducha. Wszystkie te niewiasty są określone tym samym słowem, niedoprecyzowanym w żaden sposób. To nie jest niewiasta jakaś tam, tak? Tylko tutaj niewiasta, niewiasto, niewiasto i znowu ta niewiasta. Oczywiście, że słowo niewiasta pojawia się wielokrotnie w Piśmie Świętym. Ktoś mi kiedyś zwrócił na to uwagę, że przecież to słowo pojawia się wielokrotnie. Ja natomiast nigdy nie mówiłem, że to słowo w ogóle się nie pojawia, bo pojawia się tylko w tych momentach, ale w ten niedopowiedziany sposób. To znaczy, tam gdzie jest mowa o niewieście, jest to doprecyzowane, o jaką niewiastę chodzi. To znaczy, albo mówimy ogólnie, powiedzmy tak, o niewiastach, albo o jakiejś konkretnej, o której czytelnik czytający Pismo Święte będzie wiedział, o jaką chodzi. Natomiast ta niewiasta w Księdze Rodzaju jest w jakiś sposób
tak ogólnie sformułowana, ta później Matka Boża zostaje w ten sposób, dokładnie w ten sposób nazwana niewiasto. Niewiasto dwa razy, Kana i godzina Pana Jezusa, gody Pana Jezusa, męka krzyżowa. I później Pan Bóg pokazuje nam ponownie niewiastę obleczoną w księżyc, obleczoną w słońce, a księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. A więc mamy tutaj raczej do czynienia w całej tej scenie rozciągniętej od Księgi Rodzaju do Księgi Apokalipsy i właśnie z tymi środkowymi rozdziałami w Ewangelii według świętego Jana, w Kanie Galilejskiej i w Męce Pana Jezusa. Mamy tutaj opis tego przejścia, można powiedzieć, od Matki Bożej do Nowej Ewy. Matka Boża będzie występowała w tym momencie, w którym Pan Jezus jest już dojrzałym mężczyzną i będzie nauczał i cierpiał. W tym momencie Matka Boża nie będzie występowała już jako Jego matka, tylko będzie występowała jako nowa Ewa, jako niewiasta, która będzie miała udział w zmiażdżeniu tej głowy węża. Jako ta niewiasta, której zostaje przekazany niejako Kościół pod opiekę w osobie świętego Jana. Będzie przedstawiana jako ta niewiasta, która oczywiście w scenie z Apokalipsy rodzi Mesjasza, ale która jednocześnie zostaje nazwana matką wszystkich wierzących, wszystkich tych, którzy mają świadectwo Chrystusa. I tam się właśnie to łączy, tam się to zbiega. Te wstępne, można powiedzieć, tak, wstępne rozdziały, wstępne fragmenty, elementy Ewangelii, gdzie Matka Boża jest właśnie Matką Bożą przede wszystkim, gdzie Pan Jezus jest dziecięciem, później, gdy zostaje tą niewiastą, która będzie towarzyszyła Panu Jezusowi, najpierw towarzyszy przy Jego wejściu w publiczną działalność, prowokuje Jego pierwszy cud właśnie w Kanie Galilejskiej, później gdy stoi z Nim pod krzyżem, pod tym nowym drzewem życia i otrzymuje pod opiekę apostoła świętego Jana, tego najbardziej ukochanego spośród apostołów. I Apokalipsa podsumuje to, pokazując ją jako tą niewiastę brzemienną, która ma za chwilę urodzić Mesjasza i później jako tą, która jest matką dla wszystkich, którzy mają świadectwo Chrystusowe, czyli właśnie tą nową Ewą, która jest w jakimś sensie takim ucieleśnieniem Kościoła w tym momencie, bo oczywiście Kościół jest tą nową Ewą, ale właśnie można by tak powiedzieć, że gdy mówimy, że Kościół jest nową Ewą, to w pierwszej linii właśnie przez Matkę Bożą, w Matce Bożej, bo to ona otrzymuje tą funkcję w taki zupełnie wyjątkowy, pierwszy, acz matczyny sposób, bo właśnie Kościół jest matką, a Chrystus jest w tym nowym Adamem, w tym nowym porządku. Słusznie święty Paweł powie w liście do Efezjan, że to jest tajemnica wielka, a mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Natomiast to jest, nie jest to jakieś ciągnięte na siłę. Tak? Sam tekst objawienia bardzo wyraźnie na pewne rzeczy wskazuje. Na inne, powiedzmy, że mniej wyraźnie, ale w kontekście właśnie tych bardzo wyraźnych, ta interpretacja wydaje się być nie tylko w pełni uzasadniona, ale w zasadzie konieczna do przyjęcia. No chyba czas przejść do kolejnych fragmentów z Ewangelii według świętego Jana. Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Znowu, no przepraszam, nie mogę czytać dalej, muszę znowu wejść w komentowanie. Znowu idealny przykład. Matka Boża, która słyszy coś, co jest niejako odmową. Widzimy, że to ma szalenie głęboką teologiczną myśl, że w tym skrywają się pokłady tak głębokie, że można by w tym drążyć właśnie przez całe życie od Księgi Rodzaju do Apokalipsy. Ale jednak brzmi to jak odmowa. Wspaniały przykład. I my, gdy modlimy się i mamy wrażenie, że Pan Bóg nas nie słucha, że odmawia nam czegoś, co wydaje nam się koniecznie potrzebne, bardzo ważne, to co robi Matka Boża? Mówi do nas: czyńcie, cokolwiek wam powie. To jest jej reakcja. I my powinniśmy tak się zachować w obliczu Pana Boga, który nie robi tego, co my byśmy chcieli. Pamiętajmy, że On lepiej wie, czego potrzebujemy. Tak Matka Boża doskonale rozumie, że Pan Jezus będzie wiedział, co trzeba zrobić. I mówi tylko do sług: czyńcie, cokolwiek wam powie. I to jest właśnie ta Ewangelia Maryi. To jest cała treść tak naprawdę jej przekazu. Czyńcie, cokolwiek wam powie. Bo Matka Boża oczywiście całkowicie ukierunkowana
na Pana Jezusa właśnie, tak jak Kościół na Chrystusa całkowicie, tak jak oblubienica dla swego oblubieńca, ale to będziemy widzieli właśnie w kontekście małżeństwa również za chwilę. Czyńcie cokolwiek Wam powie Ewangelia Maryi. Przykład tego, jak mamy reagować w sytuacji, gdy Pan Bóg nie spełnia naszych próśb, gdy rzeczy nie idą po naszej myśli. Czyńcie cokolwiek Wam powie. I dalej, słudzy faktycznie uczynią. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Tłumaczono mi kiedyś, że jest to około 100 litrów. Każda, czyli 600 litrów. Jezus rzekł do sług, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Tylko jako ciekawostka, co skłoniło te sługi do tego, żeby wypełnić to polecenie? Czy to była właśnie ta wyjątkowa słodycz Matki Bożej, która o to prosiła? Czy to był autorytet Pana Jezusa? Bo jednak wesele, a to są stągwie służące do oczyszczeń i on im każe 600 litrów wody do nich nalewać, to jednak jest dosyć zaskakujące. I co ci złudzy sobie myśleli? Nie wiem. Jezus rzekł do sług, potem powiedział do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu, ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd ona pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, uwiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. No i taki początek cudów uczynił Pan Jezus i uczniowie jego w niego uwierzyli. Przejdźmy teraz do tej głębokiej symboliki już zarysowanej przez świętego Augustyna, tej symboliki tego wina, pierwszego wina, wody i drugiego wina. O tym już wielokrotnie krótko mówiłem, więc też nie będę się na tym jakoś bardzo koncentrował. Jest to kluczowe do zrozumienia właśnie sakramentu małżeństwa. Otóż możemy symbolicznie zinterpretować to pierwsze wino jako pierwszą miłość, tak? Czyli to wino, które to wino smakuje, to wino uderza do głowy, jest właśnie jak taka miłość, ale bardzo szybko się kończy. W tym przypadku już w trakcie wesela, już w trakcie pierwszego dnia wesela, bo dobrze wiemy, że u Żydów takie wesela trwały normalnie przez cały tydzień. Co zostaje potem? 600 litrów wody. Da się przeżyć z wodą, dzięki wodzie jak najbardziej da się przeżyć, ale nie ma to w ogóle smaku i nie ma mocy. W porównaniu do wina ta woda jest nijaka, płaska. I to jest symbol takiej szarej codzienności, na którą są skazani ci, którzy nie poprosili Pana Jezusa o pomoc. Ci, u których Matka Boża nie może zadziałać, bo nie została zaproszona na ich wesele. Szara codzienność. A więc małżeństwo, które wchodzi w ten etap już bez pierwszej emocjonalnej miłości i jakoś tam da się żyć. I to oczywiście takie małżeństwo albo jakoś przeżyje to życie z tymi 600 litrami wody, albo rozpadnie się w ogóle i przestaną żyć jak małżeństwo, bo oczywiście małżeństwo jest nierozerwalne. Albo właśnie odwołają się do Pana Jezusa, do Matki Bożej i poproszą o to drugie wino, którego jest dużo więcej. Jest to 600 litrów wina, które, jak mówi ten gospodarz, starosta weselny, jest tym dobrym winem. I oczywiście, jeśli Bóg, Stwórca Wszechświata, jeśli On postanawia przemienić wodę w wino, to oczywiście, że to nie będzie jakieś dziadostwo, tak? To oczywiście będzie wino wyjątkowe, niepowtarzalne, spod ręki samego Stwórcy. A więc czym symbolem czego jest to drugie wino? Oczywiście symbolem tej drugiej prawdziwej miłości, wolitywnej miłości, czyli tej, która jest w woli, silnego pragnienia dobra drugiej osoby, silnego pragnienia dobra, które jest widoczne codziennie w drobnych słowach i czynach. Małżonkowie powinni wzajemnie podać sobie ten kieliszek wina, tego drugiego wina z Kany, po to poprzez
słowa i czyny, wyrażające silne pragnienie dobra drugiej osoby. I wtedy faktycznie spełni się to, co święty Augustyn powiedział, odpowiadając na pytanie wczesnochrześcijańskiego heretyka, a co oni zrobili z taką ilością tego wina? To jestem sobie w stanie dobrze wyobrazić właśnie taki postpijacki heretyk w Polsce też mógłby to powiedzieć. Co oni, po co im to 600 litrów? A święty Augustyn, wielki mąż, ojciec Kościoła, mówi, piją je do dziś. On odnosząc się, nawiązując tutaj właśnie do sakramentu małżeństwa, do tej prawdziwej miłości, którą Pan Jezus pragnie małżonków obdarzyć. Dochodzimy tutaj do tej wielkiej tajemnicy, do wielkiego sakramentu, jak mówi święty Paweł w liście do Efezjan, gdy, to jest list do Efezjan, 5 rozdział, gdy mówi o małżeństwie, mówi o życiu rodzinnym i o tym, że to wszystko łączy się z Chrystusem i Kościołem. Jest to obrazem miłości Chrystusa i Kościoła. I święty Paweł powie, wielka jest to tajemnica sacramentum magnum. Wielka jest to tajemnica w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. I tak małżeństwo. Przeczytam tutaj ten... Nie, zanim przeczytam, bo jak przeczytam, to przejdziemy do innego fragmentu, to do innej myśli, mianowicie do kwestii posłuszeństwa w małżeństwie. O nie, posłuszeństwo, jak to może być? Nierówność i prześladowanie kobiet będzie w tym materiale. Wszystko w swoim czasie. Zanim przejdziemy do prześladowania, jeszcze jedno słowo o winie i o sakramencie. Sakrament jest to znak, który realizuje to, co symbolizuje. Chrzest, symbol, to jest obmycie. Realizuje również to obmycie z grzechu pierworodnego. Komunia, przyjęcie komunii, tutaj na poziomie symbolicznym mamy pewne zjednoczenie, tak, zjednoczenie człowieka z pokarmem, to znaczy to jest symbol, to jest tutaj przyjęcie tej postaci chleba, zrealizowane zjednoczenie człowieka z Bogiem. Realizuje to zjednoczenie. Symbolem jest tutaj przyjęcie komunii, czyli połączenie. Symbolem w przypadku chrztu jest obmycie i zostaje zrealizowane obmycie z grzechu pierworodnego. Symbolem jest to połączenie w przypadku Komunii Świętej i postacie chleba, tak, i ich spożycie, postacie chleba i wina ewentualnie, i ich spożycie symbolizuje połączenie i realizuje to połączenie człowieka z Bogiem. Co symbolizuje i co realizuje sakrament małżeństwa? Wydaje się, że w tej chwili powinno być to już oczywiste, choć często właśnie, gdy zadaję to pytanie maturzystom na przykład, bo tam omawiamy małżeństwo, to jednak sprawia to pytanie problemy, bo nie jest to proste pytanie. Sakrament małżeństwa symbolizuje zjednoczenie Chrystusa z Kościołem. To, co sam Pan Jezus właśnie w tej scenie w Kanie Galilejskiej mówi. Jeszcze moja godzina nie nadeszła. Sam stwarza to połączenie. A więc symbolizuje zjednoczenie Chrystusa z Kościołem. Ale w jaki sposób ma realizować zjednoczenie Chrystusa z Kościołem? Jeśli to małżeństwo faktycznie, tak, najpierw małżonkowie są własce uświęcające, a więc są częścią Chrystusa, to wtedy faktycznie mogą być nową realizacją tej miłości Chrystusa do Kościoła i Kościoła do Chrystusa. Oczywiście, żeby to naprawdę zadziałało, potrzeba tego świadomego naśladowania Chrystusa i Kościoła, potrzeba właśnie tego wina z Kanny Galilejskiej, czyli tej prawdziwej miłości, wolitywnej miłości, silnego pragnienia dobra, która faktycznie później realizuje się w tym codziennym życiu. Wtedy to faktycznie będzie nowe zrealizowanie tej miłości Chrystusa i Kościoła. I o tym też nam święty Paweł powie w liście do Efezjan w rozdziale 5. Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Widzimy tutaj to bardzo wyraźne połączenie jako wzór do naśladowania i małżonkowie, którzy przez ten sakrament mają to realizować i naśladować. Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo,
aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nikt nigdy nie obnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Święty Paweł, tutaj ludzie z klapkami na oczach mają tendencję, żeby twierdzić, że przecież Święty Paweł mówi, że tajemnica to wielka, ale mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Czyli Chrystus, Kościół to jest tajemnica, a małżeństwo nie. To moim zdaniem trzeba naprawdę być mistrzem uników logicznych, żeby wpaść na taki pomysł. Przecież Święty Paweł mówi cały czas właśnie o jednym i drugim, o tym połączeniu małżeństwa i Chrystusa i Kościoła. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to jest wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Święty Paweł cały czas odnosi małżeństwo właśnie do Chrystusa i Kościoła. I tutaj mówi, że opuści człowiek ojca, matkę, tajemnica to jest wielka w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. A niektórzy wielcy apologeci pragną postawić tutaj, nie ma, w ogóle nie było tego wcześniej, nic, nie, w ogóle nie ma, to tylko jest tak naprawdę mowa o wielkiej tajemnicy Kościoła i Chrystusa. Nie, właśnie to jest tutaj ta tajemnica, to połączenie tego związku małżeńskiego z związkiem Chrystusa z Kościołem. W końcu więc niechaj również każdy z was tak miłuje swoją żonę, jak miłuje siebie samego, a żona niech ze czcią się obnosi do swojego męża. I tutaj dochodzimy do ostatniego punktu bezpośrednio związanego z kaną, zanim przejdziemy do domowego antykościoła, jak to pozwoliłem sobie z przymrużeniem oka i trochę złośliwie nazwać. Zaraz powiem dlaczego. Zanim do tego przejdziemy, ostatnia myśl a propos posłuszeństwa. A jak to? Święty Paweł mówi o posłuszeństwie. Nie tak dawno ktoś pisał właśnie w komentarzach, że skoro Kościół tak promuje człowieka wolnego i silnego, to czyż nie bardziej odpowiada tej wizji właśnie ta posoborowa wizja małżeństwa, w której nie ma już posłuszeństwa, w której żona już nie powinna być posłuszna mężowi. A więc odpowiedź jest prosta. To znaczy Kościół Święty po prostu rozpoznaje rzeczywistość taką, jaka ona jest. A ta rzeczywistość zawiera w sobie różne elementy. Zarówno elementy ściśle posłuszeństwa wobec prawa Bożego. Jesteśmy tutaj bezpośrednio zobowiązani posłuszeństwem wobec tego Bożego prawa i jak ktoś go nie przestrzega, to będzie na wieki cierpiał w piekle. Nie ma jakby większej odpowiedzialności niż właśnie taka. To jest ta treść naszego życia. Posłuszeństwo wobec Bożego prawa. Oczywiście, no to jest to prawo, staje się tym prawem łaski, no rozumiemy, ale tutaj upraszczając, jak najbardziej można tak to powiedzieć. I to prawo wymaga od nas również tego rozwoju, również wypracowania cnót, roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania i męstwa. I to wtedy sprawia, że człowiek faktycznie staje się człowiekiem wolnym. Być może nagram jeszcze o tym osobny materiał. Już kiedyś był taki materiał, czy jest wolność poza Kościołem, tak był chyba zatytułowany. Myślę, że nagram coś podobnego w wersji takiej rozszerzonej. Natomiast jeśli ktoś się nie może doczekać, to może obejrzeć ten stary materiał. Już nie bardzo nawet pamiętam, jakim torem myśli tam poszedłem, bo jest to jeden w ogóle z pierwszych materiałów na tym kanale. W każdym razie Kościół faktycznie przez pokazywanie rzeczywistości, jaka ona jest, prowadzi człowieka do prawdziwej wolności. Ale w prawdziwej wolności jak najbardziej są pewne elementy właśnie również posłuszeństwa, pewnej hierarchii, pewnego porządku. I za każdym razem, gdy człowiek w imię jakiejś wolności próbuje te elementy tej ustanowionej przez Pana Boga hierarchii, ustanowionego przez Pana Boga porządku zburzyć, to za każdym razem mści się to na nim, na człowieku i doprowadza też ostatecznie do jakiejś tyranii. I to widać bardzo wyraźnie również na takich bardzo współczesnych przykładach.
moglibyśmy jako przykład takiego wpadnięcia w tyranię poprzez nierozsądne dążenie do wolności podać na przykład politykę rodzinną w krajach skandynawskich. Jeśli ktoś uważa, że to nieprawda, że tam odbierają rodzicom dzieci bardzo szybko, to naprawdę wystarczy wpisać w wyszukiwarkę jakąś frazę z tym związaną i poczytać doświadczenia ludzi, którzy tam byli. Takich doświadczeń jest naprawdę bardzo dużo. Zaczęło się od takiej idei wolności, że właśnie człowiek jest wolny i dziecko również powinno być wolne od przymusu. I ten autorytet takiego patriarchy, ojca, rodziny, czy w ogóle rodziców, to jest właśnie faszyzm, tak? I trzeba to dziecko wyzwolić spod tego faszyzmu. Trzeba, żeby to dziecko, jeśli tylko chce, no musi być takie, musi mieć możliwość tej swobodnej ekspresji. Jeśli właśnie dziecko zadzwoni na specjalną infolinię i powie, że czuje się uciskane przez rodziców, to łatwo ci rodzice mogą to dziecko utracić, bo jak wiadomo, współczesne demokracje uwielbiają ojca współczesnych demokracji, jednego z wielkich ojców założycieli, czyli Stalina, który mawiał, dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Jeśli ktoś myśli, nie, to nieprawda, w ogóle tak nie ma, naprawdę, wpiszcie sobie spokojnie w wyszukiwarkę i poczytajcie po prostu opisy ludzi, którzy tam byli i którzy w ten czy w inny sposób tego doświadczyli. Bez wątpienia dzieje się to tam i bez wątpienia nie jest to tak naprawdę nic niezwykłego. Wszystkie totalitaryzmy miały tendencję do tego, odbierać rodzicom dzieci w ten czy w inny sposób. Czasami robią to bardziej przemocowo, czasami mniej, ale we współczesnym, powiedzmy, tym północnym wydaniu jest to już nawet dosyć bezpośrednio opresyjne. Innym ciekawym przykładem wpadnięcia w tyranię poprzez próbę odrzucenia takiego naturalnego porządku, hierarchii są kwestie związane z tak zwanymi mniejszościami, jakiekolwiek by one nie były, i grupami uciskanymi. A więc taka myśl, powiedzmy, wyniesiona na sztandary, to jest, trzeba bronić tych uciśnionych, tych takich, którzy są gdzieś tam w takiej mniejszości, która nie ma żadnych praw i jest uciskana i tak dalej, i tak dalej. I kończy się to tym, że mamy daleko posuniętą cenzurę i kończy się to tym, że można stracić pracę ze względu na to, że cytuje się Pismo Święte, mówiące na przykład właśnie o, powiedzmy w uproszczeniu, o społecznościach mniejszościowych prześladowanych w cudzysłowie. Jeśli ktoś naprawdę myśli, że te społeczności są prześladowane w dzisiejszym świecie, to proszę się zastanowić, czy faktycznie możemy mówić o prześladowaniu w sytuacji, kiedy wszystkie największe korporacje łożą ogromne środki na fundacje, które wspierają, promują tego typu, powiedzmy, organizacje, nie, tego typu sposób życia, tak, które promują taki sposób życia, bo wszystkie współczesne wielkie korporacje, czy tam Microsoft, czy Coca-Cola, czy cokolwiek innego, wspierają takie tak zwane prześladowane mniejszości. Zaczęło się gdzieś tam od jakiejś myśli właśnie uwolnienia od ucisku. To pewnie nigdy nie było do końca szczere, tak jak w przypadku komunizmu, tam nigdy nie chodziło o uwolnienie proletariatu, tylko od samego początku chodziło o wprowadzenie nowej tyranii. Tak pewnie i w tym przypadku, ale nawet abstrahując od tego, zaczęło się od właśnie takiego uwolnienia, wolność, a kończy się komuną, jak to zwykle właśnie w przypadku takiego krzyczenia o prawie do wolności i ucisku. Znaczy nie prawie do ucisku, tylko o prawie do wolności i o tym, że ktoś tam jest uciskany. Odsyłam, jeśli kogoś interesuje ta kwestia społeczności LGBT, do materiału Niemoralność homoseksualnych aktów. Jest taki materiał na tym kanale. Jeśli nie zapomnę, to podlinkuję. Jeśli zapomnę i chcecie zobaczyć, to po prostu wpiszcie sobie w wyszukiwarkę, a jeśli nie znajdziecie, to napiszcie w komentarzu, to wkleję tego linka.
Więc posłuszeństwo żony wobec męża jest takim naturalnym elementem porządku, w którym świat został stworzony i który jest po prostu korzystny. Wystarczy spojrzeć na jakiekolwiek państwo, jakiekolwiek społeczeństwo, które gwałtownie się rozwijało. Jakikolwiek czas, jakakolwiek kultura, ten gwałtowny rozwój praktycznie zawsze jest poprzedzony, albo pokrywa się, albo jest poprzedzony właśnie takim czasem, w którym, powiedzmy w cudzysłowie, patriarchalnym czasem, to znaczy czasem, w którym rodzina była może nie najwyższym prawem, ale czymś wyniesionym na piedestał. Także społeczeństwa szczyciły się wielodzietnością, gdzie w ten czy w inny sposób jednak autorytet ojca jako głowy rodziny był bardzo wysoko. Czasami w sposób mniej lub bardziej patologiczny, jak na przykład po części w starożytnym Rzymie, gdzie ojciec miał prawo zabić swoje dzieci, czy tak jak w Imperium Osmańskim, gdzie, jak dobrze wiemy, istniała poligamia. Czasami są to formy patologiczne, ale te patologie i tak są mniejsze niż to, co mamy dzisiaj w Europie, bo te patologie jednak sprzyjały rozwojowi społeczeństwa, bo w tym jednym konkretnym, bardzo ważnym, newralgicznym punkcie, jakim jest demografia, jakim jest życie rodzinne, w tym najważniejszym celu małżeństwa, czyli zrodzeniu i wychowaniu potomstwa, dzięki temu te społeczeństwa po prostu mogły się gwałtownie rozwinąć. I praktycznie na jakiekolwiek społeczeństwo byśmy nie spojrzeli, to tak to będzie. I zapaść w Chinach również przez wielu analityków już się zaczynająca i będzie postępująca zgodnie z prognozami, będzie w dużej mierze konsekwencją polityki jednego dziecka. Także niezależnie od czego też spojrzymy na Amerykę, w tym czasie jej wielkiego, wielkiego, gwałtownego, szybkiego rozwoju, czy na Imperium Rzymskie, czy na Imperium Osmańskie, czy na pierwszą Rzeczpospolitą, zawsze ten czas wielkości, triumfu poprzedzony jest takim czasem, w którym rodzina pojęta jak na sposób mniej lub bardziej patriarchalny była czymś wyniesionym na piedestał. I o tym pisze również święty Paweł. Dlaczego to jest tak ważne i tak naturalne, skąd z tego to wynika, skąd możemy to rozpoznać? Rozpoznajemy to po prostu z naszej natury. To znaczy, gdy spojrzymy na różnicę pomiędzy płciami bez klapek na oczach ideologicznych, tylko po prostu spojrzymy, jacy są mężczyźni i jakie są kobiety, to dostrzeżemy wiele różnych przystosowań na poziomie zarówno takim emocjonalnym, jak i ściśle fizycznym, które sprawiają, że kobieta dobrze się realizuje jako matka, a mężczyzna dobrze się realizuje jako ojciec. Jako przykłady, tak, na przykład większa średnio emocjonalność kobiet jest zrozumiała w kontekście opieki nad niemowlakiem, który nie może powiedzieć, co mu dolega, a trzeba to w jakiś sposób wyczuć. I oczywiście naturalnie, jeśli społeczeństwo ma przetrwać i się rozwijać, to społeczeństwo musi mieć dużą ilość dzieci. Żeby miało dużą ilość dzieci, musi duża część kobiet faktycznie tymi dziećmi się zajmować. Jest to po prostu naturalne z punktu widzenia takiej czystej biologii, z punktu widzenia nawet tak w cudzysłowie ewolucyjnego. Jest to po prostu koniecznie potrzebne i naturalnym jest, że niejako biologia sama, czyli ludzka natura sama, nie tylko się tego domaga, ale również daje pewne predyspozycje, które sprawiają, że kobieta chętnie się naturalnie tym zadaniom oddaje, zadaniom takim ściśle macierzyńskim. Najpierw nosząc dziecko w swoim łonie, później opiekując się nim, gdy jest tym niemowlakiem. Nie oznacza to, że mężczyzna już później przy niemowlaku nie może pomóc, nie może się nim zająć i mogą być sytuacje, gdy z jakiegoś powodu będzie to koniecznie potrzebne, albo sytuacje, w których zrobi to nawet lepiej od kobiety. Oczywiście, że takie sytuacje mogą być, natomiast pozostaje to na poziomie pewnego wyjątku. I również te same naturalne tendencje, naturalne uwarunkowania sprawiają, że mężczyzna jest bardziej dostosowany do tego, żeby być
pewnym sensie tak na zewnątrz rodziny, to znaczy w tej sferze zewnętrznej po to, żeby zapewniać to, co jest potrzebne do bytu rodzinie i bezpieczeństwo rodzinie. Naturalnie, jeśli weźmiemy mężczyznę tego samego wzrostu, co kobieta, ma średnio zawsze dłuższe ręce, inaczej rozłożone mięśnie w tych rękach, dostosowany jest również w tej sferze emocjonalnej do walki, zdobywania, podboju, ale również obrony, co właśnie ma sprawiać, że będzie w stanie bronić tej rodziny. Są takie proste, czyste, biologiczne, ewolucyjne fakty, które po prostu należy stwierdzić, że tak jest. Nie oznacza to, że one muszą nas jakoś w 100% definiować i czasami można to poukładać inaczej, ale trzeba je stwierdzić. Trzeba stwierdzić, że to są rzeczy, które mają sens, mają zasadnicze uzasadnienie. Nie musimy być ich jakimiś ściśle niewolnikami, że zawsze tak musi być, czego w zasadzie przykładem jestem również ja sam. Jako człowiek żyjący w celibacie, no bo jednak wyłamuje się to z tego naturalnego porządku. Więc nie o to chodzi, że trzeba być jakimś niewolnikiem takiego systemu, tylko po prostu trzeba to dostrzec, że tak to działa, jest to naturalne i dobrze to funkcjonuje. I w naturalnie oczywiście, nie zawsze, tak, ale pewne naturalne predyspozycje, uwarunkowania sprawiają, że ma to szansę dobrze w ten sposób funkcjonować. I biorąc pod uwagę te uwarunkowania, ma to sens, żeby mężczyzna był głową rodziny, bo każda instytucja musi mieć najwyższą instancję, czy to jest w państwie jakiś, to teraz gorący temat w Polsce, ale czy jakiś Trybunał Konstytucyjny, czy Sąd Najwyższy, instancja, której nie można się już odwołać wyżej, która kończy jak prawodawstwo w danej instytucji, abstrahując zupełnie od obecnej sytuacji, bo wiadomo, Polska to Polska i u nas zawsze będzie się działo jak się dzieje. Natomiast abstrahując od tego, zasadniczo każde społeczeństwo potrzebuje takiej ostatniej instancji. To jest papież w Kościele katolickim. To są różne instytucje, zależnie od systemu, w którym dane państwo funkcjonuje. To jest dyrektor w jakimś tam zakładzie, zależnie od uwarunkowań. No i rodzina również potrzebuje takiej ostatniej instancji i ojciec rodziny, jako ten, który jest bardziej na zewnątrz, nadaje się naturalnie lepiej do tego, żeby decydować o tych rzeczach, które dotyczą rodziny jako całości. To jest temat, którym być może należałoby dłużej wyjaśniać, a ten materiał i tak już rozrasta się do ogromnych rozmiarów, a jeszcze mamy do omówienia domowy Kościół. Więc nie będę w to dłużej wchodził. Znowu, jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, napiszcie w komentarzach i przygotuję wtedy dłuższy materiał dokładnie temu poświęcony. Czas na domowy kościół. Dostałem wiele różnych materiałów, gdy zapowiedziałem, że będę chciał coś na ten temat powiedzieć, przepraszam. Widać już zmęczenie materiału, to już godzinę czasu mniej więcej nagrywam. Postaram się to szybko streścić. Znowu, jeśli pozostanie tu pewien niedosyt, to piszcie i dawajcie znać, że chcecie coś na ten temat więcej usłyszeć. Cytuję z listów do wspólnot rodzinnych, to będzie list zerowy i pierwszy, sporządzony pod redakcją księdza Blachnickiego, a więc założyciela ruchu. W tych pierwszych listach właśnie można powiedzieć, że kształtuje się tenże ruch, zostaje opisane jego kształtowanie się i wszystkie te teksty, pomimo tego, że niekoniecznie zostały osobiście napisane przez księdza Blachnickiego, to wszystkie wyszły spod jego redakcji, tak należałoby powiedzieć. W tym pierwszym zerowym liście dążenia ruchu. Ruch Światło-Życie jest ruchem posoborowym. To jest od razu bardzo ciekawe, że ten ruch zupełnie świadomie od samego początku tak właśnie się rozumie. Pragnie on w naszych polskich warunkach służyć dziełu odnowy Kościoła według inspiracji II Soboru Watykańskiego w jedności z Ojcem Świętym i biskupami. A więc już widzimy, dlaczego Bractwo Świętego Pisa X będzie wstępnie sceptyczne wobec tego ruchu. Natomiast ja staram się zachować dziennikarski obiektywizm przy recenzowaniu tychże listów. Tak jak powiedziałem, to będą tylko dwa pierwsze, ale wydaje mi się, że tak naprawdę wystarczy to w takiej zasadniczym rozpoznaniu, o co w tym ruchu chodzi. Następnie oaza rekolekcyjna.
W czasach zajęć w ramach szkoły apostolskiej zapoznają się z nauką soborową dotyczącą małżeństwa i rodziny, z ideałem rodziny autentycznie chrześcijańskiej. Zapoznają się także ze Słowem Bożym podczas rozmowy ewangelicznej lub dzielenia się Ewangelią. A więc widzimy, że już to jest w ogóle pierwszy list. Widzimy już, jak zostają rozłożone akcenty, a więc zapoznają się najpierw z nauką soborową, a później z Pismem Świętym. Czy można powiedzieć, że czepiam się szczegółów, że to będzie też mowa o innych rzeczach? Trochę będzie, ale będziemy widzieli właśnie, jak te akcenty są rozłożone i to jest istotne, tak, że akcent będzie właśnie tak położony. Sobór Watykański II i Pismo Święte. Pamiętamy, że w Kościele katolickim to nie jest takie proste, tak, że kładziemy nacisk po prostu na czytanie Pisma Świętego. To też niektórzy zarzucają, że o, to właśnie katolicy nie czytają Pisma Świętego. Oczywiście, że trzeba czytać Pismo Święte. Natomiast jeśli jakiś ruch ma nastawienie w pierwszej linii na to, żeby stworzyć taką świecką grupę i ona powinna się zajmować właśnie w pierwszej linii czytaniem Słowa Bożego, to jest to myśl, która dużo bardziej pasuje do myśli protestanckiej niż do myśli katolickiej. Jak to byłoby po katolicku, jeśli chcemy stworzyć taką grupę świeckich? Ta grupa świeckich, na przykład właśnie grupa rodzin, gdy mówimy o jakiejś takiej nauce Słowa Bożego w znaczeniu szerszym, czyli nauczania Kościoła, ta nie powinna się gromadzić po prostu wokół takiego prywatnego wyjaśniania Pisma Świętego, na zasadzie, że rodziny sobie siadają i rozmawiają o Piśmie Świętym, tylko powinny się poddać pod nauczanie Kościoła. Raz, że byłoby taki ruch, byłby w pierwszej linii liturgiczny, skupiony wokół sakramentów, wokół tych środków zastawionych przez Pana Jezusa. Dwa, później byłaby mowa o Słowie Bożym jako objawieniu. O tym objawieniu, które zostaje nam przekazane przez Kościół. Tak? I tutaj mamy tylko Sobór Watykański II i Pismo Święte. To otwiera oczywiście drogę do takiej protestantyzacji tego nauczania. Bo Sobór Watykański II formułuje raczej takie, powiedzmy, ogólne tezy. Pismo Święte można zinterpretować na swój sposób i Kościół nie przez przypadek nie zachęcał do tego, żeby właśnie coś takiego robić, żeby spotykały się grupki, zaczynały sobie interpretować Pismo Święte zgodnie z samymi słowami Pisma Świętego, Świętego Piotra. Żadne słowo proroctwa nie jest do osobistego wyjaśniania. Dlaczego tak jest? Dlatego, że no, jak wyjaśnia Święty Piotr, zostało bowiem napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Łatwo można zinterpretować Pismo Święte w każdy możliwy sposób. Bez jakiejś instytucji właśnie, tak jak mówiłem przed chwilą a propos tej najwyższej instancji, bez takiej najwyższej instancji, która decyduje, jak należy dane fragmenty interpretować, bardzo łatwo, znaczy nie bardzo łatwo, można pójść w każdą dowolną stronę. I dlatego tego typu inicjatywy skupione tylko wokół Słowa Bożego, pojętego jako Pismo Święte, mniej lub bardziej prywatnie czytane i wyjaśniane, mogą pójść w każdą dowolną stronę. To może przypadkiem akurat pójść w katolicką stronę, a natomiast może pójść dosłownie w każdą dowolną. Poszczególne kręgi wybierają co roku swoją parę animatorską, której zadaniem jest ożywianie, animowanie, rozwój, pogłębianie, czuwanie nad wzajemną miłością i promieniowaniem na zewnątrz danej grupy. To są grupy rodzin, tak? I ta grupa wybiera sobie taką parę animatorską. Widzimy, że to będzie ruch zasadniczo świecki i tu będzie też o tym za chwilę, dosłownie w kolejnym akapicie. Nad każdą grupą czuwa też ksiądz moderator, zazwyczaj jest to ksiądz oazowy, któremu problemy rodzinne nie są obce. Jest on doradcą duchowym. Czuwa nad modlitwą grupy, nad przebiegiem i treścią dyskusji, pomaga parze animatorskiej w pełnieniu jej funkcji. Jego uczestnictwo na miesięcznych spotkaniach jest konieczne, ale funkcja jego pozostaje dyskretną. A więc kapłan jest, ale nie jest tam, nie występuje tam jako nauczyciel. Tak? Jest bardziej takim tak zdystansowanym obserwatorem, który czuwa jako tako,
ale nie jest tym, który przekazuje naukę. To znowu jest coś, co bardziej pasuje do ruchów protestanckich niż katolickich, bo w Kościele władza nauczania została przekazana Kościołowi. I Kościół w swoim tradycyjnym nauczaniu bardzo wyraźnie zawsze to podkreślał, że katolicy powinni słuchać Kościoła nauczającego jako magisterium. I tutaj nawet kapłani nie są do końca Kościołem nauczającym. W sensie ścisłym to biskupi są Kościołem nauczającym. No nie delegują swoją władzę kapłanom. Stąd jest, i no to ma oczywiście sens, to jest skomplikowana nauka. Widzimy przecież, że Pismo Święte można zinterpretować w każdy możliwy sposób. To nie może zadziałać w ten sposób, że każdy sobie otwiera Pismo Święte i mówi, co ja czuję, tak jak ja, tak Pan Bóg dzisiaj przemówił do mnie. Jak to ksiądz Piotr Dzierżak powiedział w jednym z materiałów, że to się kończy taką swoją autoterapią. To znaczy człowiek mówi o tym, co mu tam na żołądku leży i wciska to w Pismo Święte. Urząd Nauczycielski Kościoła po to jest właśnie, żeby prezentować tą naukę. I tutaj to, co widzimy do tej pory, to nie o to chodzi, że to jest heretyckie. Chodzi o to, że to nie jest duch, który jest zgodny z tym, co Kościół Święty robił przez 2000 lat. I nie przez przypadek, też odwołania tutaj mamy do Pisma Świętego, które, jak wiemy, można zinterpretować w każdy możliwy sposób, i do Soboru Watykańskiego, czyli właśnie do tego momentu, w którym nauczanie Kościoła jednak będzie się zmieniało. Rodziny zjednoczone w tym ruchu są zobowiązane do udziału w miesięcznym spotkaniu. Przebieg spotkania, które trwa do 3 godzin, jest następujący. Skromny posiłek, który wytwarza atmosferę zbliżenia, serdeczności. Dzielenie się Ewangelią, konfrontowanie jej ze swoim życiem, co stanowi zasadniczy punkt zebrania. Dzielenie się Ewangelią. To jest właśnie to, co przed chwilą powiedziałem. To jest rzecz, która... Nie o to chodzi, że Kościół sobie zarezerwował tak zazdrośnie czytanie Pisma Świętego, tylko my możemy czytać Pismo Święte. Chodzi po prostu o to, że łatwo jest, gdy się do tego podchodzi w ten sposób, skończyć na takiej autoterapii. Naprawdę. Przecież to jest, wydaje się być oczywiste, że jeśli spotykamy się w grupce i sobie tak czytamy fragment i co dzisiaj mi przyszło do głowy w związku z tym, przecież to nie może skończyć się dobrze. Przecież to na pewno skończy się właśnie mówieniem o swoich emocjach i uczuciach. Ponieważ celem spotkań jest wzajemne wspomaganie się, poszczególne pary małżeńskie dzielą się swoimi osiągnięciami, trudnościami, jeśli tego pragną, szukając u swoich braci pomocy w dążeniu naprzód. To będzie jeszcze wracało, i to też jest punkt taki dosyć niebezpieczny, bo tutaj nie tylko ta wspólnota staje się taką wspólnotą nauczającą, co Duch Święty mówi do mnie przez Pismo Święte, ale również taką wspólnotą duszpasterską, która wzajemnie siebie prowadzi po radami duszpasterskimi. Przy dniach wspólnoty pada bardzo ciekawe stwierdzenie. Każdy z dni wspólnoty ma swój specjalny charakter. Odbywają się zwykle w klasztorach lub przy parafii. Do programu wchodzi zawsze zgromadzenie eucharystyczne. Jest okazja do spowiedzi, wspólna agapa połączona z pogodnym wieczorem. Jest to dosyć ciekawe połączenie, to znaczy w ogóle oczywiście nie będzie nigdzie mowy o ofierze mszy świętej, to zawsze będzie mowa o zgromadzeniu eucharystycznym. Jest również okazja do spowiedzi, to zdecydowanie na plus. I wspólna agapa połączona z pogodnym wieczorem. Gdy ktoś w dokumentach pisze, że wieczór powinien być pogodny, a spotkanie serdeczne, to trochę brzmi, przepraszam, ale jak jakiś dokument partii komunistycznej, która musi napisać, że taka ma być atmosfera spotkania, bo jak nie napisze, to nie będzie. Nie da się w dokumencie zmusić człowieka do tego, żeby był pogodny. To były fragmenty z listu zerowego. Brzmią one chaotycznie, bo ten list też jest dosyć chaotyczny, więc trudno się spodziewać, żeby to były konstytucje, bo to nie są konstytucje, tylko właśnie listy, które są świadectwem powstawania tego ruchu, ale też nie będą aż tak bardzo uporządkowane. Myślę, że ten pierwszy list, na który teraz sobie spojrzymy, będzie już trochę bardziej konkretny.
Zgromadzenie miesięczne, szczyt i źródło. W pewnym sensie można powiedzieć, że zgromadzenie eucharystyczne tworzy, buduje Kościół. W nim jako znaku Kościół wyraża i objawia swoją istotę. Jest ono epifanią Kościoła, a równocześnie urzeczywistnia ten Kościół jako wspólnotę wiary i miłości. Dlatego zgromadzenie eucharystyczne jest źródłem i szczytem całego życia Kościoła. A tu mamy w zasadzie heretyckie wyjaśnienie Pisma Świętego, chciałem powiedzieć, przepraszam, mszy świętej. W zasadzie jest to heretyckie wyjaśnienie, to znaczy, gdyby zostawić je tylko samemu sobie, jest to wyjaśnienie tak bardzo niepełne, tak bardzo wybrakowane, nie ujmujące istoty, że aż heretyckie. Tak protestant mógłby postrzegać właśnie liturgię. Jako, to jest pełne takich wzniosłych słów, tak, że tutaj takie urzeczywistnienie tej wspólnoty i to jest źródło, cel i tak dalej. A nie ma mowy o tym, czym to w istocie jest. Ofiara Pana Jezusa. Przez 2000 lat Kościół Święty mówi, że to jest ofiara Pana Jezusa, a wy zaczynacie pisać, że to jest szczyt wspólnoty, urzeczywistnia się tutaj miłość i wspólnota, 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 wspólnota. Tu będzie cały czas powtarzane, przepraszam, zobaczyłem o kabel od mikrofonu, będzie cały czas powtarzane 50 razy i odmieniane przez wszystkie przypadki słowo wspólnota. I Eucharystia to jest źródło, cel wszystkiego, bo jest właśnie w posie wspólnota w tym realizuje. Przecież to jest ofiara Pana Jezusa. Bóg umiera na krzyżu, oczyszcza nas z grzechów, a wy się zajmujecie wspólnotą. Ludzie, no przecież tak nie można. Zgromadzenie miesięczne, teraz zgromadzenie Ruchu Światło Życie, nie może być tylko jednym z punktów programu w ramach czy to tak zwanych rozrywek kulturalnych, czy spotkań towarzyskich, jak na przykład wyjście do teatru, do kina, na ciekawy odczyt czy zebranie towarzystwa zaspokajającego jakieś szczególne zamiłowania czy zainteresowania. Nie wystarczy też traktować go jako spełnienie obowiązku społecznego czy religijnego lub jako okazji do pogłębienia i uzupełnienia swojej formacji religijnej. Ono naprawdę w świadomości uczestników musi być pewnego rodzaju szczytem i źródłem. A więc analogicznie jak zgromadzenie eucharystyczne jest szczytem i źródłem nowego posoborowego kościoła, tak też szczytem i źródłem Ruchu Światło Życie jest ich spotkanie miesięczne. To też bardzo ciekawe, bo to pokazuje taką wytworzenie się jakby do czegoś zupełnie analogicznego do kościoła, ze swoją własną liturgią, własnym spotkaniem, gdzie celebrowana jest co? Wspólnota. No. Zgromadzenie jako szczyt. Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby zgromadzenie stało się chociażby krótkotrwałym, przemijającym urzeczywistnieniem ideału wspólnoty, do którego się dąży w codziennym życiu. To jest bardzo ważne. To będzie cały czas wracało. Ideał wspólnoty. Krótkotrwały, jak taki cień, który przemija, urzeczywistnie się na chwilę ten ideał wspólnoty. Jakoś tego w Piśmie Świętym nie pamiętam, żeby tam Pan Jezus mówił o takim urzeczywistnianiu się ideału wspólnoty. Oczywiście można znaleźć fragmenty, które wskazują, tak, że aby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy. Oczywiście, że te aspekty są, tak, to znaczy nie to, że nie ma w ogóle mowy o jedności. Oczywiście, że jest, ale Pan Jezus, gdy wysyła swoich apostołów, to nie mówi idźcie i zakładajcie wspólnoty, tak. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nauczajcie, przekazujcie prawdę i udzielajcie sakramentów, bo to zbawia. I oczywiście, że ten aspekt Kościoła jako tego, jako eklezja, jako tego zbioru, oczywiście, że on jest ważny, tak? Ale w tym momencie, w którym tworzymy wspólnotę, której głównym celem jest wspólnota i ich formacja wygląda w ten sposób, że się spotykają, czytają sobie razem Pismo Święte i rozmawiają o swoich przeżyciach, to jesteśmy na dobrej drodze, żeby stworzyć ruch protestancki, a nie katolicki. Protestancki w najszerszym znaczeniu tego słowa, bo to, że te uczucia przy komentowaniu Pisma Świętego mogą powiedzieć w zupełnie dowolną stronę, w każdym razie w stronę właśnie takiej prywatnej, takiego prywatnego interpretowania Pisma Świętego. Dzielenie się Ewangelią jako łamanie się chlebem Bożego Słowa musi ujawniać głębszą wspólnotę serc, której sprawcą jest Duch Święty. Czyli widzimy, czytanie Pisma Świętego też jest po to, żeby ujawnić głębszą wspólnotę serc. Nawet Pismo Święte jest tutaj postawione w
jako droga, jako środek do wspólnoty. Liturgia środkiem do wspólnoty. Sam ruch środkiem do wspólnoty. Pismo Święte środkiem do wspólnoty. Nic nie pozostaje innego jak adoracja wspólnoty. Zamiast Najświętszego Sakramentu trzeba wystawić wspólnotę na ołtarz i adorować. No bo przecież wszystko dąży do tego jednego wielkiego, wspaniałego, nowego bożka wspólnoty. Przepraszam, jeśli to w jakiś sposób kogoś uraża, gdy tak ostrymi słowami te teksty krytykuję. Nie o to mi chodzi, żeby i naprawdę nie chciałbym tak po prostu zrazić do siebie tych, którzy to słuchają. To znaczy, do mnie możecie się zrazić, ale do tego, co zostaje tutaj powiedziane. To jest dla mnie jasne, że ludzie, którzy wstępują do takiego ruchu, chcą dobrze, chcą Panu Bogu służyć. I pewne założenia są tutaj słuszne, to znaczy to założenie, żeby wyjść ze taką ewangelizacją do zwykłych ludzi. Oczywiście, że to ma sens. I samo stworzenie wspólnoty również ma sens. Tylko, że i na tym polega tragizm tej sytuacji, że pewne te naturalnie dobre rzeczy zostały tutaj wykrzywione poprzez idee ściśle protestanckie. Z jednej strony właśnie to ubóstwianie wspólnoty, jednak bardzo wyraźnie widoczne w tych pierwszych listach księdza Blachnickiego. Z drugiej strony skupienie nie na objawieniu, które zostaje nam pokazane przez Kościół, tylko na swobodnym, prywatnym odczytywaniu, prywatnej interpretacji Pisma Świętego, co stanowi, jak tutaj słyszeliśmy, to centrum i sedno takiego spotkania. Ostatecznie ma też doprowadzić do wspólnoty, o czym mówiłem też przed chwilą, ale to nie doprowadzi. To nie doprowadzi do zbliżenia do Pana Jezusa. To znaczy, może czasami ożywić wiarę na chwilę, no bo jednak gdzieś tam się spotkają, pomodlą, pewne dobre postanowienia co do życia rodzinnego mogą z tego wyniknąć i pewne dobre owoce będą, bo zawsze, gdy zły duch coś kombinuje, to zawsze da jakieś dobre owoce po to, żeby zmylić tych, którzy w to wchodzą. Ale jednak te na samym początku zepsute fundamenty, które tam są, czyli ubóstwienie wspólnoty i ta prywatna interpretacja Pisma Świętego jako centrum formacji, to są rzeczy, które naprawdę zniszczą, tak, zniszczą duszę, zniszczą ten ruch ostatecznie, ale najpierw zniszczą duszę. W rodzinnym katechumenacie, czytając dalej, bardzo dziwne. Dzieci przez chrzest nie od razu stają się w pełni chrześcijanami. Muszą przejść proces stawania się nowym człowiekiem, proces inicjacji, czyli włączenia w rzeczywistość nowego życia, którego istotą jest wspólnota. Wybrnął z tego, bo powiedział komunio z Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym, która jest równocześnie wspólnotą z braćmi w Kościele. Wybrnęli z tego, bo gdyby powiedzieli po prostu, że celem jest ta wspólnota, to byłaby bezpośrednio herezja. Natomiast powiedzieli, no wspólnota z Bogiem przede wszystkim, ale ta wspólnota jest równocześnie wspólnotą z braćmi w Kościele. Wybrnęli, ale nie zmienia to faktu, że w całości tych listów bardzo wyraźnie widać fiksację na punkcie tej wspólnoty tutaj doczesnej, nie wspólnoty z Bogiem, bo jeśli chcemy wspólnoty z Bogiem, to musimy korzystać przede wszystkim ze środków nam do tego zostawionych, czyli z Jego ofiary, nie ze spotkania, tylko z Jego ofiary i z Jego sakramentów, z Jego nauki, którą przedstawia nam Kościół nauczający, a nie tą, która przyjdzie nam do głowy, gdy będziemy czytali Pismo Święte. Ten proces polega na wdrażaniu w życie wiary, czyli życie według wymagań Słowa Bożego. Znowu, tak widzimy, nie zgodnego z Bożym objawieniem nawet, zgodnego z nauką Kościoła, tylko zawsze będzie wdrażanie Słowa Bożego. Na wdrażaniu w życie Ewangelią, pewnie na wdrażaniu w życie Ewangelii jednak, która domaga się nawrócenia, zaparcia się siebie i swojego egoizmu. Kilka akapitów później ponownie wizja liturgii księdza Blachnickiego, że rodzina żyje liturgią Kościoła, zwłaszcza Eucharystią, przeżywaną jako zobowiązujące wezwanie do jedności i miłości. Gdy ofiarę Chrystusa degradujemy do wezwania do jedności i miłości, to naprawdę jest
jest bluźniercze na swój sposób. Rozumiem, że intencja nie była taka, praktycznie na pewno nie była taka, ale zdegradowanie tego, co najświętsze, najwspanialsze, najdoskonalsze, ofiary Pana Jezusa do tego, że się spotykamy i żeby była jedność i miłość i będziemy łapać się za rączki i śpiewać o jedności i miłości. No naprawdę, to jest naprawdę straszne. I rozumiem, że ludzie wchodzą w to w dobrej wierze, ale ten przekaz po prostu jest zepsuty. To zostało gdzieś u korzeni zatrute fałszywymi ideami. No i tak ten w jej łonie, tej katolickiej rodziny, ochrzczone dzieci mogą przechodzić kolejne fazy stawania się chrześcijaninem i przeżyć proces inicjacji, włączenia w życie wspólnoty zbawionych w Kościele. Brzmi to ściśle protestancko, tak? Chrzest udziela łaski uświęcającej. Oczywiście, że trzeba się jeszcze rozwijać, ale jaka inicjacja? Jaka inicjacja po chrzcie? Jakiej oni chcą inicjacji jeszcze? Inicjacja oznacza rozpoczęcie, wejście. I jak wy chcecie inicjacji po chrzcie? Właśnie do waszej wspólnoty, do waszego życia wspólnotowego. Ludzie, Kościół Święty ma sakramenty, to jest inicjacja, a nie wasze wspólnoty i to interpretacje Pisma Świętego wyciągnięte z brzucha. Widać bardzo wyraźnie, że ruch Światło Życie jest stworzony w takiej wizji świetlanej przyszłości. Tak w czasach tuż po Soborze faktycznie wielu, pewnie w dobrej wierze, faktycznie wierzyło w to, że teraz oto będzie wiosna Kościoła. Był to błąd i błąd zdecydowanie naiwny, ale widać tego ducha w tych listach. Ten nurt odnowy jest szczególną radością Ojca Świętego Pawła VI i nadzieją Kościoła, ale jest on tylko częścią ogólnego, potężnego nurtu odnowy Kościoła, który dziś, odsłaniając wyraźniej swego wielkiego inspiratora, określa się jako odnowa w Duchu Świętym. Jakże to są patetyczne słowa. Nazywamy ten nurt ruchem żywego Kościoła. Nie chcemy przez to przeciwstawiać Kościoła jako wspólnoty miłości, Kościołowi instytucji, ani jednych członków Kościoła będących Kościołem martwym, przeciwstawiać ugrupowaniom tworzącym Kościół żywy. Chcemy tylko podkreślić, że w Kościele wszystko to, co należy do jego strony instytucjonalnej i zewnętrznej, jest środkiem do budowania komunio, czyli wspólnoty życiowej z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym, który objawia się w znaku zrealizowanej braterskiej międzyludzkiej wspólnoty. Ta wspólnota nazwana przez nas Kościołem żywym musi więc być ostatecznym celem wszystkich pragnień i dążeń. Ona to ku naszej radości w tych wielorakich i bogatych formach objawia się pod tchnieniem Ducha Świętego we współczesnym Kościele. I myślę, że my możemy z perspektywy czasu te słowa naprawdę dobrze zweryfikować. To znaczy, co zostało z tej nadziei na odnowę. Kościół się posypał, struktury kościelne się rozwalają. Osób przystępujących do sakramentów w porównaniu do lat 70. to jest pewnie jakiś ułamek tego, co było wcześniej. Powołań coraz mniej, seminaria się zamykają, wiernych coraz mniej przystępuje do sakramentów. Wspólnoty też wcale się gwałtownie nie rozwijają. Miały swój czas takiego boomu. Natomiast nie, to nie jest tak, że one wniosły jakieś nowe życie do Kościoła. Mamy obraz nędzy i rozpaczy w Kościele i nic dziwnego, jeśli jako środek odnowy przyjęto rozwiązania, które ewidentnie nie są w duchu katolickim stworzone. Jeszcze raz powtarzam, intencje mogły być dobre, ale środki, które zostały wybrane, zostały podmienione na środki niekatolickie. Wspólnota, która za główny cel ma wspólnotę, a głównym środkiem jest spotykanie się i czytanie Pisma Świętego i rozmawianie o tym, czego to Pismo Święte nas dzisiaj nauczyło. Taka wspólnota nie doprowadzi do trwałego rozwoju wiary. Taka wspólnota może doprowadzić chwilowo do jakiegoś postępu w jakiejś cnocie, może pomóc pokonać jakieś grzechy, ale to będzie tylko chwilowo. Ostatecznie doprowadzi do jakiejś degradacji i patologii i tak też te ruchy niestety kończą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.